Dwa tygodnie temu zlikwidowano obowiązek noszenia maseczek na ulicach. Wciąż jednak obowiązują one w autobusach, pociągach, sklepach i innych miejscach, które nie są tak zwaną wolną przestrzenią. Wystarczy wejść do sklepu, by przekonać się, jak bardzo ten obowiązek ignorujemy. Tymczasem WHO wycofuje się z opinii, że osoby tak zwane bezobjawowe nie zarażają, twierdząc, że wypowiedź jednej z epidemiolożek została niewłaściwie zinterpretowana. WHO wyjaśnia, że ryzyko zarażenia się COVID-19 od osób bezobjawowych jest mniejsze, ale wciąż istnieje. Maseczki w ocenie ekspertów są o tyle istotne, że zapobiegają transmisji wirusa na innych ludzi. Dlatego dbając o swoje otoczenie, wciąż powinniśmy z nich korzystać. Jednak ten argument nie przemawia wystarczająco do naszego rozsądku. Jak zatem wyglądają twarde statystyki? Przeanalizowaliśmy dane o zachorowaniach potwierdzonych testami z ostatnich 4 tygodni. W okresie od 18 do 24 maja, gdy z naszego życia na dobre zaczęły już znikać zaostrzenia sanitarne, w województwie podlaskim potwierdzono 30 nowych zachorowań. Kolejny tydzień w zasadzie był podobny. Testy potwierdziły infekcję koronawirusem u 32 osób. Od 1 do 7 czerwca w Podlaskiem stwierdzono 71 nowych zakażeń. Ostatni tydzień przyniósł kolejną zwyżkę. Obecność koronawirusa potwierdzono u 76 osób. Dzisiaj rano służby wojewody poinformowały o kolejnych 13 zachorowaniach. Od początku epidemii do 12 czerwca w mieście i powiecie suwalskim wykonano 1130 testów. Na pozostałym obszarze województwa niemal 30 razy tyle.